Tutaj Joce. Witam Was w kolejnym odcinku recenzji figurek koni. I dzisiaj w takiej trochę innej scenerii, bo nie wiem czy widać, ale spadło trochę śniegu. Co prawda wcześniej było więcej tego śniegu, ale teraz troszkę już stopniał. Ale mam nadzieję, że no i tak coś widać. Spadło trochę śniegu, więc jest fajnie. Więc pomyślałam, że tutaj właśnie nagram ten kolejny odcinek. I dzisiaj będzie kontynuacja właściwie poprzednich propozycji, ale jeżeli ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, no to jeszcze raz przypomnę. Amelka W napisała, że mam zrobić recenzję moich dwóch ulubionych kucyków. Więc dzisiaj to kończę, ale oczywiście dokończę tą propozycję. A Majki i Ty napisała, że mam zrobić recenzję wszystkich Shetlandów, jakie posiadam. Po prostu. No. Także dzisiaj kontynuuję te komentarze. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, no to oczywiście link jest w opisie. No, a dzisiaj będzie recenzja tej oto klaczki. Poczekajcie, nie wiem. Może w tym świetle będzie słabo widać ją, ale zobaczymy jak to będzie. No. Dzisiaj będzie właśnie recenzja tej oto klaczki szetlandzkiej. Jest ona z kalendarza adwentowego 2017. Zaczynaj się. Jest to wersja exclusive, więc raczej niedostępna w sklepach. Tylko właśnie w tym kalendarzu 2017. Nazywa się Beauty. I nie pytajcie skąd mi to przyszło do głowy, tak po prostu. O, postaram się tak pokazać, żeby było wszystko widać. O, ona jest maści, tutaj trochę nie widać, ale ona jest maści takiej... Mogę to powiedzieć, taka jakby izabelowata, ja bym powiedziała. Ale oczywiście, jeżeli macie tą klaczkę, no to możecie mnie poprawić, czy to jest izabelowaty, czy nie. Ale tak mi się wydaje. Ona ma bardzo ładną fakturę sierści. Nie wiem, czy akurat będzie widać, ale ma bardzo ładną fakturę sierści. I to wszystko jest takie fajne w dotyku, takie chropowate trochę. Bardzo mi się to podoba. Tutaj ma takie ładne warkoczyki, o. A na ogonie ma słodką rzecz, nie wiem czy będzie ją widać w tym świetle, ale tutaj ma takie warkoczyk, ale jak widzicie tutaj jest też takie serduszko zrobione z warkoczyka. Piękne to jest. Naprawdę bardzo ładne. Ma to zrobione na tym ogonku, naprawdę super. Naprawdę jest przesłodka, prześliczna, bardzo malutka. Nie pamiętam już, w którym okienku ona była, a jeżeli chcecie się dowiedzieć, w którym okienku ją zdobyłam, no to oczywiście zajrzyjcie do playlisty z ostatniej części otwierania kalendarza adwentowego, bo już kilka razy robiłam tą serię, więc podlinkuję Wam też playlisty, jeżeli nie widzieliście, no to będziecie mogli sobie zobaczyć, w którym odcinku, w którym okienku dokładnie ją zobaczyłam, że ona tam jest. No. Czy tak? Bardzo mi się ona podoba. Prawda, jeżeli macie okazję kupić kalendarz 2017, no to nie wahajcie się, bo naprawdę warto, bo inne konie też są bardzo ładne. Ja lubię kalendarz z zeszłego roku, bardzo mi się podobał. Więc jeżeli macie okazję, no to kupujcie. No. Jeżeli chcecie zobaczyć inne recenzje moich poprzednich klaczy szetlandzkich, no to link zostawię Wam w opisie, ponieważ już wcześniej, na samym początku tej serii robiłam recenzję klaczy szetlandzkich, tylko wtedy jeszcze nie miałam tej klaczki, więc no wiadomo, dlaczego było to wcześniej, a jeżeli nie widzieliście, no to oczywiście linki będą w opisie. No i to by było tyle. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Jeżeli on Wam się spodobał, no to oczywiście zostawcie proszę łapkę w górę, napiszcie miły komentarz, subskrybujcie kanał i wciskajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco ze moimi filmami. No i oczywiście możecie pisać, czy u Was też spadł śnieg, bo nie wiem czy widzicie, ale u mnie trochę spadło.
Dzisiaj właśnie jak rano wstałam, no to widziałam, że padał śnieg, także no byłam szczęśliwa. Zrobię teraz trochę stopniał, ale no i tak jest ładnie. Także do zobaczenia w kolejnych filmach i pa pa.